Punkty widzenia. Robert Felczak, witam Państwa. Zmiana na stanowisku dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach i rozwiązanie umowy z wykonawcą inteligentnego systemu transportowego, a wcześniej powołanie w kieleckim ratuszu Biura Mobilności. Czy to zmieni na lepsze oczywiście planowanie oraz realizację remontów i inwestycji w stolicy województwa świętokrzyskiego? O tym dzisiaj będziemy dyskutować w punktach widzenia do godziny 17, a głosami w tej dyskusji będą radni. Kieleccy radni Dariusz Gacek, radny klubu Perspektywy. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Jarosław Karyś, radny Prawa i Sprawiedliwości. Witam pana redaktora, witam wszystkich państwa. A także Michał Piasecki, radny Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Zmiana dyrektora MZD Kielce, receptą na poprawę w zakresie remontów i budowy ulic. Do tej dyskusji zachęcamy także państwa, słuchaczy Radia Kielce. Numer telefonu do studia jest następujący: 41 200 20 20. I pierwsze pytanie do radnych. Prezydent Kielce Agata Wojda poinformowała wczoraj o zmianie na stanowisku dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg. Grzegorza Staszewskiego zastąpił Karol Nowakowski, który dotychczas był wicedyrektorem MZD. Czy to jest istotna zmiana, istotna kadrowa zmiana w kontekście funkcjonowania tej instytucji? Czy należy się spodziewać lepszej jakości, jeśli chodzi o zarządzanie tym, co w Kielcach na drogach się dzieje? Jarosław Karyś na początek poprosiłbym o odpowiedź. Tak, no, panie dyrektorze, to przede wszystkim jest pytanie do pani prezydent, bo jeżeli kogoś zmieniamy na takim stanowisku, jakim jest dyrektorem ZD, to znaczy, że tak przynajmniej ja uważam, mamy do jakieś określone zastrzeżenia. Rozumiem, że do byłego już w tej chwili dyrektora były zastrzeżenia, czy też do formy jego pracy, czy też do samego działania, i stąd ta zmiana. W innym przypadku no, byłoby to dziwne, bo zamieniamy kogoś, kto się sprawdził, na kogoś, kto jeszcze nie był, że tak powiem, odpowiedzialny za całość. Rozumiem, że pan dyrektor się nie sprawdził. Osobiście się trochę dziwię, bo generalnie nigdy osobiście, ale i klub nie miał do niego zastrzeżeń, ale być może są inne powody, które zaowocowały tym, że została zmieniona dyrekcja. Czy to poprawi? Zobaczymy w czasie oczywiście, czy to poprawi sytuację w MZD, czy też może szerzej, bo to nie chodzi o sytuację MZD, tylko raczej o sytuację drugą w mieście, czy to będzie dużo lepsze rozwiązanie, czy następca dyrektora, czy aktualny dyrektor będzie sobie radził lepiej z kłopotami, które miasto niewątpliwie przeżywa, a tych kłopotów jest dużo, chociażby patrząc na zakorkowanie nie tylko Śródmieścia, ale i dużo ważnych ulic jest w tej chwili praktycznie w godzinach szczytu nieprzyjezdnych. O tym będziemy oczywiście mówić, o tym jak wyglądają Kielce teraz i jak powinny wyglądać. Michał Piasecki, radny Koalicji Obywatelskiej. Znaczy, po pierwsze, no, sama zmiana dyrektora oczywiście była potrzebna, bo Miejski Zarząd Dróg od wielu lat miał złą prasę. Miał złą prasę, ale to nie dlatego, że źle o nim mówiono i chciało mu się specjalnie zaszkodzić, tylko rzeczywiście tam wiele decyzji było czasami bardzo niezrozumiałych. Raczej była to instytucja, która była zamknięta na konsultacje, zamknięta na takie zewnętrzne ocenianie i na ludzi, którzy chcieli naprawdę pomóc w realizacji czy w planowaniu różnych inwestycji. Mówię o różnych grupach, czy to osób jeżdżących na rowerach, czy grup właśnie środowisk rowerowych, czy środowiska osób niepełnosprawnych, czy innych grup, które proponowały różne rozwiązania, i to było takie troszeczkę, mówiło się, że to jest takie państwo w państwie, ale no sama zmiana dyrektora oczywiście to nie jest wszystko. Mamy powołane też Biuro Mobilności z dyrektorem Tomaszem Zbochem, który jest moim zdaniem odpowiednią osobą na odpowiednim miejscu, jeśli chodzi o planowanie ruchu, planowanie tego, co w mieście, jak to powinno dalej wyglądać, jeśli chodzi o planowanie ulic, za realizację inwestycji. Chodzi o to, żeby ta współpraca była między Urzędem Miasta, MZD i ZTM. I żeby wszyscy uczestnicy przyszłego ruchu, który jest planowany, byli odpowiednio wsłuchani już na etapie projektowania. Wiemy też, że jest zespół mobilności, którego też jestem członkiem jako radny, który też konsultuje międzywydziałowo, interdyscyplinarnie,
winiarnie, wszystkie projekty przebudowy ulic, budowy dróg rowerowych, lokalizacji przystanków autobusowych, więc dużo już w ciągu tych kilku miesięcy się zadziało. I mamy już pewne sukcesy, nawet jeszcze przed powołaniem oczywiście nowego dyrektora. I to były decyzje ścisłego zarządu miasta. Mówię o remontach nocnych, co udało się nam, bohaterów Warszawy, zrobić w zasadzie bezinwazyjnie, jeśli chodzi o ruch samochodów i właśnie te korki, o których wspominał tutaj kolega z Prawa i Sprawiedliwości, ale też o szybkie remonty ulic, tak jak na ulicy Solidarności, gdzie w zasadzie przed końcem roku szkolnego zaczęto i skończono jeszcze przed końcem roku szkolnego remont nakładkowy. Na konferencji prasowej wczoraj też było zapowiedziane to, co było zapowiadane podczas tego briefingu o planie stabilizacji finansów miasta. Minimum 7 milionów rocznie będzie przeznaczane na remonty nakładkowe ulic. Te remonty się sprawdzają, jak widać. Można je przeprowadzić szybko, czasami właśnie w weekend albo w dwa weekendy nocą, bezinwazyjnie, jeśli chodzi o ruch samochodów, i mam nadzieję, że to dalej będzie wprowadzane, bo mieszkańcy, bardzo dobry odzew po tych remontach od nich mamy, od mieszkańców, że tak powinno się przeprowadzać te inwestycje. Przecież tam też była ulica Panoramiczna, bardzo szybko wyremontowana w tym samym trybie, więc w tą stronę będzie miasto na pewno szło. Zmiana dyrektora MZD receptą na poprawę w zakresie remontów i dróg ulic. Dariusz Gacek, radny klubu Perspektywy. Tak mi przychodzi do głowy taka sportowa analogia. Zmieniamy trenera, drużyna gra lepiej. To jest realne w tym przypadku? Ja tam na sporcie to się mało znam, szczerze powiedziawszy, ale troszkę znam się na drogach, bo jestem intensywnym użytkownikiem kieleckich dróg i wszyscy chyba Kielczanie widzą, co się działo z kieleckimi drogami, chodnikami, ścieżkami rowymi i tak dalej przez ostatnich kilkanaście lat. No przecież MZD to no powiem to prosto z mostu, tak bo lubię właśnie tak nazywać rzeczy po imieniu, i prosto z mostu a propos naszego dzisiejszego tematu. To była instytucja zarządzana bardzo źle. Poprzedni pan dyrektor de facto zarządzał nią przez kilkanaście lat, bo albo był wicedyrektorem, albo przez ostatnie kilka lat dyrektorem, i nawet nie potrafiła ta instytucja, zawsze odpowiada szef, nie potrafili wydać dziesiątek milionów złotych, które mieli mimo naszej słabej sytuacji przeznaczone na remonty dróg. No przypomnę, no, chyba o dziurach to już nawet nie muszę wspominać, bo już tysiące razy. To ja tutaj wrzucę, że ten nowy dyrektor, nowy były zastępca dyrektora, Karol Nowakowski, przez rok był zastępcą, wicedyrektorem MZD, ale wcześniej był też kierownikiem Wydziału Realizacji Inwestycji. Tak, ale zawsze szef ma decydujący głos i to szef nadaje kierunek, w którym kroczy dana organizacja czy instytucja. I po prostu widocznie nie miał zbyt dużo do powiedzenia, no bo wiadomo, zawsze szef ma to ostatnie zdanie. No ile razy w MZD słyszeliśmy, że nie da się tego, nie da się tamtego zrobić, nawet czasami bardzo prostych rzeczy. Ja myślę, że MZD było zarządzane w taki no, bardzo skostniały, przestarzały sposób. Weźmy ten przystanek, tą wiatę na Żelaznej, no przecież absurd, w ciągu dwóch miesięcy udało się postawić ją we właściwym miejscu. No powiedzmy o ITS-ie, pewnie będziemy mówić, ale z ITS-em to jest tragedia. Rozwiązaliśmy umowę, już na wstępie został zamówiony przestarzały system. Poza tym wszyscy wiedzą, jaka była sytuacja z piachem, i to nie było tylko w tym roku. Piach po zimie sprzątamy rok po poprzedniej zimie, także to jakaś tragedia. Koszenie trawy w pasach drogowych, no to wszystko źle funkcjonowało. Natomiast poznałem nowego dyrektora, który już tam pracuje. Poznałem dopiero teraz, nie mieliśmy wcześniej żadnych kontaktów, i w ciągu kilku rozmów na przykład załatwiliśmy różne sprawy od ręki, to wszystko się, ta komunikacja jest bardzo dobra. Ja mam nadzieję, że ulegnie znacznej poprawie sytuacja w MZD. Jarosław Karyś? Znaczy ja bym bardzo ostrożny w takim skanianiu wszystkiego na dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg. Pamiętajmy, że tak naprawdę to, jak pracuje MZD, jak pracują tego typu jednostki, jest funkcją przede wszystkim środków, które mają do dyspozycji, ale też decyzji na szczeblach prezydenckich. W tym wypadku no, prezydentem poprzedniej kadencji był Bogdan Wenta. Byli też wiceprezydenci, którzy za to odpowiadali, i tak naprawdę dyrektor ma tutaj do powiedzenia no, dużo mniej, niż by wynikało z tych naszych dzisiejszych rozmów. Oczywiście to nie znaczy, że nie jest możliwe, żeby
pan dyrektor, już w tej chwili były dyrektor, pan Grzegorz Staszewski nie popełniał błędów. By było, że takie błędy były. Ja bym chętnie na przykład usłyszał od pani prezydent, jakie to błędy popełniało MZD i dlaczego właśnie takie decyzje kadrowe. Wiadomo, że przy decyzjach kadrowych zawsze jest ten okres przestoju i oczekiwania na lepsze. To są z reguły trudne decyzje. No, oby tutaj się sprawdziło to, co powiedział kolega, ale i gdzieś tam się to przewija, że nowa miotła będzie lepiej zamiatała, będzie to lepiej wyglądało i nie chodzi mi o miotłę zmierzającą piasek z ulicy, bo to jest różnie. Także byłbym ostrożny w tym zganianiem wszystkiego na poprzedników. Oczywiście, jeżeli okaże się, że funkcjonowanie MZD jest dużo lepsze niż było, że ta funkcjonalność jest inna, że decyzje są lepsze, czy też zupełnie inaczej podejmowane, to gratuluję i być może to będzie słuszne i było słuszne. Boję się trochę, że będzie tak samo, natomiast nowy dyrektor będzie miał no, ten okres takiego przejścia, że zawsze będzie mógł powiedzieć, ale poprzednik zawalił. Tak to się bywa i w tej mniejszej polityce kadrowej, i w tej dużej polityce kadrowej. Zawsze ktoś mówi, że poprzednik był słaby i dlatego my musimy to wszystko rozwiązywać. Obym się mylił, ale wygląda na to, że jest to taka pozorna zmiana, która nie do końca doprowadzi do efektów oczekiwanych. Być może uzyskamy większe ilości środków na te drogi, inaczej to zostanie zaplanowane i wtedy będzie można powiedzieć tak, jest lepiej, ale nie zależy to zupełnie i tylko od dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i nie bronię tutaj poprzednika, bo myślę, że taką prawidłową ocenę najlepiej wystawi pani prezydent, która no, jest tym ścisłym kierownictwem, jest właściwie najważniejszą osobą tutaj w tej chwili w mieście i być może poprzez swoje służby tak, a nie inaczej oceniła poprzednika. To, co mi przychodzi do głowy, to pytanie, ale to też jest pytanie, czy to naprawdę było tak, że od zwlekania z odsunięciem firmy, która realizowała ITS, za to odpowiada były dyrektor MZD, bo wydaje mi się, że jednak to prezydenci, poprzednik prezydent zwlekał z rozwiązaniem tej umowy. I źle się stało, bo po 2 latach właściwie zostaliśmy bardzo ograniczeni. Do tego wątku na pewno jeszcze przejdziemy, bo to jest też to wydarzenie, które wczoraj jeszcze miało miejsce. Jedno można, jeszcze mogę dodać. Tutaj kieruję do mojego partnera w Radzie, do pana radnego Piaseckiego. No, też nie zgodzę się z tym, że argumentem na to, żeby zmienić dyrektora jest zła prasa. No, umówmy się, to nie o to chodzi, że ma być dobry PR. Dobrze by było, żeby po prostu był sprawny w tej realizacji. Te informacje też się pojawiły na konferencji prasowej, że... Ale ja mówiłem o tym, że zła prasa nie bez powodu, tylko dlatego, że były złe decyzje, a nie dlatego, że była zła prasa. Przerwę na momencik. Mamy pierwszy telefon 41 200 20 20. Witamy na antenie Radia Kielce. Rozmawiamy o tym, czy zmiana dyrektora MZD Kielce jest receptą i poprawi Kielce, jeśli chodzi o remonty i budowę ulic w mieście. Halo, dzień dobry. Halo, do mnie pan mówi? Tak, jak najbardziej. Witamy serdecznie na antenie Radia Kielce. Witam serdecznie. Ja tu jestem stałym bywalcem MZD odnośnie ulicy Piekoszowskiej i stały mankament kratka ściekowa przy ulicy Piekoszowskiej od ulicy Malików w kierunku Piekoszowa. Pan Nowak, jeżeli się nie mylę, to był kiedyś kierownikiem i on wie dokładnie, o co chodzi. Czy będzie to w końcu naprawione, czy nie? Mam nadzieję, że radni zadziałają w tym temacie. 41 200 20 20. Zachęcamy do udziału w dyskusji. Dariusz Kacek. Jeśli chodzi o studzienki, to akurat mój okręg wyborczy, ta studzienka, o której mówię. Czyli sprawę mamy już zgłoszoną. Możemy to przyjąć. Tak, 7000 studzienek jest regularnie czyszczonych. Ponad połowa już jest wyczyszczonych. Mają być wyczyszczone wszystkie, ale tej studzience przyjrzę się po tej naszej rozmowie specjalnie. Natomiast do kolei Jarosława, który jest jednocześnie i zadowolony, i niezadowolony z byłego dyrektora, no to mam taką uwagę, że powiedzmy po roku, po dwóch porozmawiajmy z mechanikiem, który obsługuje samochód pana Jarosława. Zobaczymy, czy zawieszenie polepszy się, czy się pogorszy po kilku miesiącach pracy nowego dyrektora.
Sprawdzimy. Na pewno Kielczanie się o tym przekonają. Michał Piasecki, radny Platformy Obywatelskiej. Pan wspomniał o biurze mobilności. I o tym też chcielibyśmy porozmawiać, bo to jest ten element, który ma spiąć właśnie Miejski Zarząd Dróg, Zarząd Transportu Miejskiego, te dwie instytucje, tak żeby ta koordynacja była, planowanie, koncepcje i wizje. I taki twór jak Biuro Mobilności, on jest potrzebny? On tutaj, to biuro coś wniesie właśnie w tym, że odczujemy w Kielcach jakościową zmianę, jeśli chodzi o komunikację, ulicę? Tak, to jest bardzo dobry pomysł i powiem dlaczego. Mówimy o tych poprzednich inwestycjach. Pamiętamy słynną kwestię przystanków, 81 przystanków, które były remontowane i które wzbudzały dużo kontrowersji, jeśli chodzi o kwotę oczywiście za każdy, ale też dużo społeczników zwraca uwagę, że też został pewien układ komunikacyjny tych przystanków, siatka tych przystanków zabetonowała na lata, za grube pieniądze, a one powstawały w bardzo złych lokalizacjach i dzisiaj tak naprawdę powinniśmy je bardzo dużo ich poprzesuwać, bo one są z dala od skrzyżowań, z dala od możliwości przesiadki i tak dalej, i tak dalej. I w momencie, kiedy zwracali na to uwagę nawet urzędnicy, na przykład ZTM-u, czy po prostu społecznicy z różnych ruchów społecznych, to MZD i tak się upierał, że tutaj zrobimy, bo nie będą nam mówić, jak tam budować, gdzie budować przystanki, my wiemy lepiej. Czy liczy pan na to, że nowa dyrekcja będzie taka bardziej otwarta na ten nowa dyrekcja, ale wracamy do biura mobilności. To planowanie, gdzie te przystanki wyznaczyć, gdzie powinny się zatrzymywać autobusy, gdzie zrobić centrum przesiadkowe, gdzie wyznaczyć drogę rowerową, gdzie poszerzyć chodnik, gdzie zrobić jakieś wypłaszczone przejście dla osób niepełnosprawnych, to musi ta decyzja i planowanie musi zapadać w Urzędzie Miasta. A Miejski Zarząd Dróg, czy Zarząd Transportu Miejskiego, są po prostu, to są zakłady, które wykonawcą tych decyzji. ZTM puszcza autobusy, Miejski Zarząd Dróg buduje te przystanki, ale decyzja, gdzie to ma być i w jaki sposób ma być organizacja całej komunikacji, musi być na poziomie Urzędu Miasta i po to jest Biuro Mobilności. To tam wszedł referat zarządzania ruchem drogowym w Biuro Mobilności i w Biuro Mobilności także będzie obsługiwało już jakby zakończony ten etap projektu ITS i tam te osoby, które będą sterować tym ruchem, sygnalizacjami świetlnymi, będą też w Biurze Mobilności, czyli już jakby ci, przynajmniej taka jest zapowiedź, więc już ci urzędnicy będą z poziomu Urzędu Miasta sterować ruchem i to już będzie prawdopodobnie wyłączone z Miejskiego Zarządu Dróg. A skoro pan mówi o ITS-ie i o tym, że no, on ma powstać, ma być uruchomiony, mimo że jest niekompletny, bo tu chodzi tylko o, miał być 61 skrzyżowań, będzie 50, on ma być uruchomiony do końca tego roku. To pytanie, czy ta decyzja zapadła za późno, czy to był ten moment, kiedy już naprawdę trzeba było taką decyzję podjąć, czyli rozwiązać umowę z wykonawcą? Ta decyzja pewnie zapadła za późno, z tym, że też miasto też nie wiedziało, czym to może grozić, bo bardzo długo, dużo jakby takie fatum trwiło na tym, że jeśli my rozwiążemy umowę, to możemy stracić duże dofinansowanie unijne. Miasto też bardzo, zresztą tu mówiła pani prezydentka Agata Wojda, rozmawia z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości i być może te wszystkie środki, które w tym roku już są niekwalifikowane ze środków unijnych, bo jakby środki unijne z końcem roku poprzedniego się zakończyły, może uda się sfinansować z innych, z kolejnej perspektywy. I ciążyło to rzeczywiście takie ogromne zagrożenie, że jeśli rozwiązana zostanie ta umowa, która była z programem Polski Wschodniej, to ten cały program Polski Wschodniej na te 5 województw mógłby nie zostać rozliczony, więc troszeczkę byliśmy w takim pod ścianą, pod tym kątem i to było takie duże zagrożenie. Dzisiaj miasto nie tylko będzie się starało o, zresztą już naliczę te kary, już tam ponad 2 miliony, czy prawie 3. Nie wpłynęło też do budżetu tak, miasta. Ale z drugiej strony będzie żądało od wykonawcy właśnie tego utraconego finansowania, które gdzieś te 7 milionów, czy więcej miasto utraciło, bo ta inwestycja też w całości nie zostanie wykończona. Mamy 50 skrzyżowań z 61, więc jeszcze tych parę skrzyżowań zostało i to takie ważne skrzyżowania, jak na przykład ulicy Popiełuszki z Wrzosową, gdzie po prostu też miały przejść nowe przejścia dla pieszych, nowe przejazdy rowerowe powstać, nowa sygnalizacja świetlna i są takie rzeczy bardzo pilne do zrobienia i to zostało niestety niewykonane. Tak? Jeśli można dodać to w sprawie ITS-u, za to jak on jest stworzony,
zrobiony, w jaki sposób w normalnym mieście, w normalnym kraju przywódca, dowódca czy dyrektor takiej instytucji, która tym zarządza, powinien ponieść odpowiedzialność. Odpowiedzialność poprzez utratę stanowiska. Przecież już w trakcie budowy mamy tyle problemów, tyle korków, że Kielczanie to straszliwie odczuwają. To jest opóźnione, będzie przepłacone i tylko za to moim zdaniem powinna nastąpić zmiana dyrektora. Na szczęście zmiana Grzegorz na młodego, Staszewski energicznego. Już nie jest dyrektorem MZD? Tak, no nadzorował, można... jako MZD czy WMZD inwestycje nadzorowało, więc trudno teraz powiedzieć, nie wiem, czy to była bezpośrednia przyczyna, pewnie coś się, pewne rzeczy się nawarstwiły, ale no ciężko powiedzieć, żeby inwestycja ITS była dobrze nadzorowana i tutaj pewnie pan radny Karyś, nie wiem, no chyba, że będzie bronił nadzoru nad inwestycją ITS i bronił pana dyrektora, ale chyba wątpię. Jarosław Karyś, to znaczy, sierpień tak, 2022 roku. To miało być to zakończenie, tak przypomnę tylko słuchaczom, sierpień 2022 tak. roku, wtedy ITS miał być gotowy. Jest jesień 2024. I nie wiadomo tak naprawdę kiedy. Jeżeli pan radny pozwoli, bardzo to proszę. Powiem się w tej sprawie. Więc niewątpliwie zgadzam się, że ta decyzja o rozwiązaniu umowy z wykonawcą chyba jednak była za późno. Za późno. Powinniśmy to zrobić dużo wcześniej. Oczywiście kwestia PARP-u i kwestia tego, czy moglibyśmy w tym czasie utracić dofinansowanie, jest otwarte, ale to można było sprawdzić dużo wcześniej. Ja nie wierzę, że 2 lata zajęło służbom prezydenta, wtedy Bogdana Wenty, sprawdzanie tego. Myślę, że można było to dużo zrobić wcześniej. Natomiast powiedzmy sobie tak, wszyscy wiemy, że za decyzje tego typu, strategiczne decyzje odpowiada prezydent. Jeżeli bym miał kogoś obciążać, to raczej poprzednika pani prezydent Agaty Wojdy, który nie potrafił podjąć właściwej decyzji rozwiązującej. Być może skłoniło go do tego rzeczy, których jeszcze nie jesteśmy w stanie ocenić. Faktycznie poniósł konsekwencje, bo już prezydentem nie jest, więc jego błędy odbiły się tym, że w wyborach, których zresztą nie startował, ale myślę, że z określonych przyczyn nie został uwzględniony. Proszę mnie poprawić, jeśli się mylę, bo chyba radni decydowali o tym, że tą umowę można było przedłużyć, że były tam dopłaty, to znaczy się, więcej pieniędzy, wykonawca panie rektorze, też żądał. To jest tak, że radni jakby klepią pewne rozwiązania, mówiąc kolokwialnie, natomiast decyzje i to, w którą stronę idziemy, podejmuje prezydent. Tak jak podejmowała pani prezydent decyzję o rozwiązaniu, tak i każde inne decyzje w każdym innym czasie powinien to zrobić prezydent i to prezydent odpowiada za takie rzeczy. Ja nie wierzę. Nie zgodził z tym klepaniem. Ja nie wierzę. Jestem pierwszy raz radnym, ale ja nie klepię nic, tylko analizuję, a przypominam, że Jarosław był przewodniczącym panie rady. Miasta poprzednio. Panie radny, po pierwsze, przewodniczący nie jest do tego, żeby miał jakiś wyjątkowy głos, znaczy do organizowania tego, co się dzieje na Radzie i to są dwie różne sprawy. Po drugie, tak jak dzisiaj podjęła pani prezydent decyzję o tym, że ta rozmowa zostaje rozwiązana i pana radnego chyba się nie pytała, chyba że się mylę, tak i wcześniej można było zrobić to samo. To rzeczywiście był błąd, że zwlekaliśmy z tym tak bardzo, na co konsekwencje ponoszą, myślę, głównie mieszkańcy i, no i całe miasto w tym kontekście. Natomiast tego typu decyzje są podejmowane jakby przez gremia strategiczne, a taką strategiczną gremium jest prezydent i jego zastępcy. To była słuszna decyzja, że należało to rozwiązać. Wątpię, żeby pan Staszewski miał wpływ, bo mówimy tu, przepraszam, po nazwisku, były dyrektor miał wpływ na to, czy ta umowa będzie rozwiązana, czy nie. Być może doradzał błędnie prezydentowi, tego nie wiem. Myślę, że dużo więcej informacji uzyskaliśmy od pani prezydent, która była w pewnym okresie członkiem tego gremium zarządzającym miastem. Co będzie dalej, zobaczymy. Mam nadzieję, że mimo wszystko ten system zostanie uruchomiony i być może te 11 skrzyżowań, które nie zostało włączone, będzie realizowane. Dobrze by było, bo system, który jest nam zaproponowany, zresztą działają takie systemy nie tylko w Kielcach, to są systemy szczególnie w dużych miastach, w jakiś sensie sprawdzają takie
pewnym rodzaju automatyczne, bo nie są to decyzje poszczególnych osób, które tam patrzą na monitory i mówią teraz puścić, a nie puścić. To są z reguły systemy komputerowe, programy, które mają pewien zasób, że tak powiem, informacji, mogą decydować, czy jedno skrzyżowanie otworzyć wcześniej, czy później. To jest jedno pytanie sprawa, jeszcze, która jest otwarta. Czas płynie nieubłaganie. 5 minut nam zostało do godziny 17. Jeszcze chciałbym Państwa zapytać, bo mamy tu zmianę na fotelu dyrektora MZD. Wicedyrektor zostaje dyrektorem i tu takie moje pytanie, bo budowa węzłów Żytnia Żelazna, ulic Morawieckiego, Pileckiego, to były takie inwestycje duże, istotne w ostatnich latach. Przebudowa ulicy Witosa, przebudowa ulicy Wojska Polskiego, a teraz jakoś od kilku lat nie mówi się o takich dużych inwestycjach istotnych dla miasta. I pytanie, czy to wynika z braku pieniędzy, czy też braku pomysłu, wizji na to, jak układ komunikacyjny w mieście może się zmienić. Dariusz Gacek. Ja chciałbym powiedzieć, że te wszystkie przebudowy czy budowy nowych ulic, które wymienił pan redaktor, to były projekty przygotowane jeszcze za czasów prezydenta Lubawskiego. No tak, można powiedzieć, były pieniądze unijne, ale teraz też są. Ale projektowanie, te przygotowawcze prace trwają bardzo długo. A za czasów prezydenta Wenty, z tego co ja się orientuję, powstało bardzo mało nowych projektów. Przyjdą pieniądze, będą pieniądze lub te, które są i będzie nam ciężko je wydać po prostu. Zabrakło wizji, pomysłu, koncepcji, działania w tym kierunku? Dobrego zarządzania, w mojej opinii dobrego zarządzania. To nie o zarządzanie chodzi. Michał Piasecki? Znaczy musimy też wiedzieć jedno, bo rzeczywiście wcześniejsze perspektywy unijne dały możliwość naprawdę takie duże inwestycje drogowe. Oczywiście one z wielkimi wadami powstały, jak węzeł Żelazna. Pamiętam, że to jest projekt rozwój komunikacji publicznej, a w ramach węzła Żelazna i Czarnowskiej nie powstał ani jeden metr buspasa, ani jeden metr drogi rowerowej. Tylko była to de facto tylko i wyłącznie pod kątem indywidualnej komunikacji poprawa, ale pamiętajmy o tym, że środki unijne dzisiaj głównie są koncentrowane na błękitno-zieloną infrastrukturę, na poprawę, na przeciwdziałanie zmianom klimatycznym, na same budowy dróg, z takim rozmachem, jak to było w poprzednich latach, po prostu nie ma środków zewnętrznych. Są pewne dofinansowania rządowe, które gdzieś będą uzupełnieniem, ale na pewno nie takie, na takie ogromne węzły, które powstały, a miasto nie będzie miało środków swoich, własnych, żeby tak z takim dużym rozmachem robić te inwestycje. One będą gdzieś towarzyszyły pewnie innym projektom. Jest parę rzeczy takich, które na pewno nakładu finansowego więcej będą potrzebowały, jak w przyszłości, co zrobić z węzłem Pakosz, który gdzieś jest takim generatorem rzeczywiście dużego ruchu i nie do końca przemyślanym rozwiązaniem dzisiaj. Jest parę takich problemów do rozwiązania, ale no albo to nam będzie pomagać rząd w postaci budowy dróg krajowych, jeśli chodzi na przykład o wschodnią obwodnicę Kielc, bo to jest dzisiaj jedyna opcja, bo zarząd województwa porzucił ten projekt zupełnie, bo się jakby odpowiedzi na konsultacje społeczne żaden wariant nie zyskał aprobaty, więc zarząd jakby się województwa poddał pod tym kątem i czeka na decyzję Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych. Albo to będą właśnie takie troszeczkę z mniejszym rozmachem i wcale to nie jest takie złe, bo być może już z takich wielkich inwestycji, szerokich dróg wcale nam wiele nie potrzeba. Jest raczej trend do uspokajania ruchu w centrum miasta przede wszystkim. I mam nadzieję, że to się uda. Ale centrum miasta, to co pan mówię wspomniał, o centrum miasta. Ja chciałem tylko dodać jedno zdanie na obronę poprzedniego dyrektora, że nowy dyrektor będzie miał, bardzo króciutko, będzie miał o tyle lepiej, że MZD będzie już taką, w cudzysłowie, instytucją wykonawczą, a o tym, co zrobić, kiedy i jak, będzie decydowało właśnie to Biuro Mobilności. Także tu będzie miał troszkę łatwiej. Będzie decydował prezydent, natomiast słusznie pan radny z Platformy Obywatelskiej zauważył, że nie ma już w tej chwili takich środków. Węzeł Żelazna to ponad 400 milionów złotych, które otrzymaliśmy jako dofinansowanie i takich środków nie ma, dlatego że polityka Unii się zmieniła. Dobrze, inne miasta też budują jednak tak, nowe ale ulice, już nie na taką drogi. Skalę, jak było wcześniej. Trzeba tutaj powiedzieć prosto, nie jest kwestia prezydenta, czy też zarządzania dobrego czego, to jest kwestia środków, których miasto w tej chwili nie ma tak dużych, jak miało wcześniej.
Oczywiście pani prezydent zapowiada tutaj nakładkowe remonty dróg i tak, ale to zawsze i tak nie wyczerpie tematów, które i też dróg, możliwości, które powinny być. A tej wizji tego pomysłu na miasto w ostatnich latach zabrakło? Nie, myślę, że środków zabrakło, pieniędzy zabrakło. Nieprawda, przecież 100 milionów jednego roku nie zostało wydane, które były przeznaczone. Panie radny, jakbym pan mi pozwolił skończyć, to byłoby mi miło. Więc wracając do tematu, natomiast no cóż, uspokajanie ruchu. Ja wiem, że pan radny chciałby zamienić wszystkie możliwe drogi na ścieżki rowerowe, nieprawda. Ale tak miasto nie może funkcjonować. To myślę, pan źle wie. Myślę, że musi być pewien umar zarówno w jedną, jak i w drugą stronę i tak naprawdę czekamy na nowe decyzje zarządu miasta, nie tyle zarządu MZDD odnośnie polityki drogowej i polityki związanej z... A tym zarządzał będzie Tomasz Zboch jako dyrektor Biura Mobilności, no i nowy dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach Karol Nowakowski. Dyskusja w punktach widzenia dobiegła końca, uczestniczyli w niej Dariusz Gacek, klub Perspektywy. Dziękuję bardzo. Jarosław Karyś, radny Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję państwu, do widzenia. I Michał Piasecki, Platforma Obywatelska. Dziękuję bardzo, miłego popołudnia. A za uwagę dziękuję, Robert Felczak, do usłyszenia. Punkty widzenia.